Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu następnego dnia. Tak, Edytka teraz nagrywa codziennie, ale postuje co dwa, ze względu, wiecie, na przerabianie i tak dalej. Mamy dziś następny dzień, wczoraj miałam wieczorówkę, tak jak widzieliście w ostatnim vlogu, wróciłam wieczorem, powiem wam, że przyjechałam taka wypompowana, nie miałam w ogóle siły już na nic, zjadłam i poszliśmy się, wiecie, odświeżyć i do łóżka dość wcześnie, bo to była już do 9:00. I sobie leżałam do jakiejś do 10:00, no i udało się zasnąć na szczęście. Ja dzisiaj wstałam wcześniej i uciekam do pracy już. I jadę też wcześniej, bo idę jeszcze na zakupy spożywcze, bo dzisiaj chcę na obiad zrobić ziemniaczki schabowe i buraczki. Także idę, bo nie mam ziemniorów. Znaczy mam, ale bardzo mało, także kupię jeszcze nową paczkę. Biorę torbę na zakupy i mykam, słuchajcie, mykam, bo czas, mam jeszcze prawie godzinę do pracy, ale tak jak mówię, chcę iść jeszcze do sklepu. Także widzimy się po powrocie, już nie biorę kamery ze sobą. Chciałam się do was odezwać w samochodzie, ale stwierdziłam, nie będę już się tutaj rozgadywać, bo potem czas leci, także widzimy się po pracy. I co? Bardzo boli mnie głowa, na pewno z miesiączki. I dzisiaj będzie chyba ciężki dzień, coś czuję, bo już wstałam taka trochę obolała. Brzuch też mnie troszkę boli. Nie jest źle, ale głowa, wiecie, głowa mnie napieprza. A nie chcę brać tabletki, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że tabletkę biorę, jak już po prostu naprawdę nie idzie wytrzymać. Także mam nadzieję, że jakoś dam radę bez, a w razie co po pracy sobie wezmę. Ale myślę, że się to jakoś rozkręci i przejdzie. No nie możecie wyjść. Mama ucieka. Dzisiaj zapowiadają 32 stopnie, więc może się uda pójść troszkę do basenu, a jak nie, no to nie. Zobaczymy, jak się ta pogoda rozkręci, czy będzie na tyle ciepło, czy nie. Także widzimy się po pracy i zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Melduję się na posterunku. Edzia wróciła. Ludzie, żartuję. Edzia wróciła i patrzcie, co kupiłam. Mówiłam wam ostatnio o tych naszych smoothie do pracy, że od teraz będziemy robić sobie smoothie. Kupiłam nam takie dwie flaszeczki i od razu do tego kupiłam taki, wiecie, żeby to wymyć. No, takie coś. I zrobiłam zakupy. Kupiłam ziemniaczki, chlebek, mleko, patyczki kosmetyczne, Coca-Colę, olej, pierdoły, nie? Ale takie kupiłam. Ta jest moja, ta Marcinka. Na niego pisze Aqua, a u mnie pisze Water, bo innych nie było niestety, ale to mnie przeszkadza, byle było do wypicia smoothie. A czemu ja to schowałam z powrotem do siatki? Co ja to? Głupio? No, dobra. Także zakupki poczynione. Zakupki poczynione, praca odrobiona. Troszkę porobiłyśmy. Dzisiaj znowu szefowa do mnie mówi: a co, ty już idziesz do domu? Ja mówię, no. A ty nie zostajesz dzisiaj dłużej? Ja mówię, nie. Codziennie to zawa śpiewka śmieszna. Ja nigdy nie chcę, żeby ja do domu szła. Ale ja też chcę do domku. Ja mówię, Edytka też potrzebuje do domku. Moje kotki do mnie czekają. Ale słuchajcie, to muszę wam coś pokazać. Czekajcie, buty ściągnę, bo jeszcze w buciorach łażę. Wiecie, ja jestem ogólnie od dwóch, trzech miesięcy bardzo skoncentrowana na tym, że chciałabym mieć, jakbyśmy mieli pieska, to bardzo bym chciała długowłosą chihuahuę, bo Shih Tzu też było w Shih Tzu albo Malteza i teraz właśnie jest chihuahua, ale długowłosa. Po prostu mi się bardzo podoba. I dzisiaj była pani z takim pieskiem w sklepie i ja po prostu się rozpłynęłam i dziewczyny zaczęły się ze mnie już tak śmiać. Mówi: Edi, musisz zobaczyć. Ja mówię: co? Zobacz twój piesek. I podeszłam do tej pani, głaskałam tego pieska, nawet zrobiłam mu zdjęcie, rozmawiałam z nią. Popatrzcie. Przecież to jest boski piesio. Z takiej słodkiej bym to schrupała. Popatrzcie. I dzisiaj będę musiała Marcinowi pokazywać znowu, żeby, wiecie, bo Marcin nie jest za bardzo. Marcin to by sobie pitbulla najlepiej wziął. Taki to jest, wiecie. No, ale powiem wam, że rozpłynęłam się, po prostu jest tak kochany, to jest tak słodkie, to jest, ja bym to schrupała takiego pieska, nie?
Także powiem Wam, że nie zle jaja. Miałam na rękach, taka gładziutka i taka kochana i taka cichutka, w ogóle nic nie szczekała, nie? Cześć Kleusia, dzień dobrek, moja pyzia myzia. Chcecie na ogród? No chodź Siwar, ty też chodź. Chodź na ogródek, mama tu Was puści. Możecie sobie tu dzisiaj siedziały, dzisiaj jest ciepło na dworze, wiecie? To idźcie, Siwar. Siwar kroczy wielkim krokiem. Proszę, wychodzimy. No, obydwa. No, poszedł. Ty też, Kleunia. No, poszły. Całe. Idziemy na dwórek. Wiaterek wieje, ale jest w słońcu bardzo ciepło. Także dzisiaj chyba się uda z tym basenem. No, Marcin za chwilkę też z pracy wróci, tak jak i ja. Także sobie zrobimy obiadek, ja zrobię ziemniaczki za chwilkę i po ziemniaczkach zrobię nie sznycel, tylko chciałam powiedzieć schabowy, bo mam odmroziłam i dzisiaj je zrobię i do tego będą buraczki. Taki zjemy sobie obiadek, a później po obiadku, na pewno Marcin musi dzisiaj jechać do Carrefoura po wodę, bo nam się woda kończy, a zawsze kupujemy z 15, z 20 zgrzewek do garażu i nam się skończyła, więc dzisiaj skoczy to załatwić, bo dla mnie to jest za ciężko tyle... Po jedną, dwie jeszcze bym pojechała, też kupuję w pełnym czasem, ale 15-20 skrzewek nie dam rady. Bo biodro mnie, potem bardzo boli biodro mnie, albo krzyż nie chce sobie nic nadwyrężyć. No już zostawmy chłopom, nie? My się kobiety wystarczająco dużo narobimy w tych domach. I sprzątanie, i pranie, i gotowanie, i to, i tamto. Dobra, ja tam nie muszę na szczęście gotować, to mogę odhaczyć. Bo ja nie lubię gotować, ja nie gotuję bardzo rzadko. No, też gotuję, no. Nie mogę powiedzieć, że nic, ale większość robi Marcin głównie, jakieś tam fajne dania. Ja to tak robię raczej na szybko coś i takie, wiecie, zwykłe. Dobra. Teraz sobie chwilkę dychnę, wejdę na telefon, podpisuję na wiadomości, bo tam, wiecie, zawsze w ciągu dnia się nazbiera wszystkiego i później będę się brała już za obiadek. I w ogóle dzisiaj zobaczcie. Paznokieć. Wkładałam dzisiaj te świeczki do regału i musiałam coś przesuwać, żeby miejsce sobie zrobić, mi się urwało. Ale to nic, bo jutro zrobimy nowe paznokietki. Jutro Edytka ma termin. Jutro ma termin na paznokcie u siebie samej. Dobra, kochani, widzimy się później. Hej, hej! Witajcie! Słuchajcie, ja jak Brety cały dzień przeleciał, ja się już nic dla Was nie odzywałam. I wiecie co? Nie poszłam dzisiaj do tego basenu. No tak mnie rozłożyło. Takiego dostałam bólu brzucha. I powiedziałam nie. Nie wejdę dzisiaj. Głowa mnie znowu zaczęła teraz niestety boleć. Przedtem mi przeszło, teraz znowu zaczęła mnie boleć. Dzisiaj dziewczyny w pracy wszystkie mówiły, że je też głowa boli. Więc wydaje mi się, że to chyba też z pogody trochę. No i jutro ma też ogólnie padać deszcz. Także zobaczymy, czy będzie. A ja co ta kurzy się... A tylko umyłeś pół, czy co? No. Czemu? Bo tam było coś, tam był ten dzbanek z tym, jak radzi, bo byle tam mówię, wiesz. Pustą. No, możesz zrobić, potem jeszcze pójdziemy chwilę. No i ten. I to pewnie raczej jest właśnie, nie wiem o czym mówiłam, bo o tym, że chyba raczej jest pogody. Także mieliśmy plany wejść do basenu, ale nie weszliśmy. Ja, ze względu na to, że mnie właśnie bolało i źle się czułam. Marcin mówi, że troszkę jednak jemu jest za zimno, bo to już nie jest tak, jak wiecie, takie te gorączki jak były, że wchodzisz i się nawet ochłodzić idzie, tylko właśnie takie taki chłód już czuć mimo wszystko, nie? Cześć! Cześć piękniusiu! Tu jest Kleo, tu jest Siwarek. Ciekawe, kiedy będzie następny członek rodziny. Przyniosłaś piłeczkę? No daj piłeczkę, daj. No daj. No daj. Pokazałam dzisiaj zdjęcie pieska Marcinowi. Pieska. I mówi bardzo słodki, ale nie jest zbyt za chihuahuą. Ma problem z tym, wiecie. No z chihuahuą. Z długowłosą. Nie chodzi o tą długość. Są tego psa. Ale nieprawda, jak wychowasz tak masz. Prawda, dziwo, nie chodzi o tego włosz, nie? To nie pies. Masz Kleo, to jest kot. Tak, jak się bawi tu piłeczko szale.
Dobra, są nieważne. No, także zobaczymy. Na razie przemyślamy sytuację. Zobaczymy, jak to będzie. No pokaż ładnie, jak się bawisz, pokaż. Lecisz z koksem. No przynieś piłeczkę. Wariatka. Wariatka. A to jest twoja ukochana piłeczka, nie? Poszła, bo tatuś kiełbaskę daje. No i powiem wam, że tak, obiadek zrobiłam, zjedliśmy, Marcin pojechał też po wody, potem jeszcze pojechaliśmy raz do sklepu po ser. Ja teraz się czuję kiepsko, strasznie boli mnie brzuch. Wam i z wszystkiego już, nieważne. Dlatego dzisiejszy dzień jest niewypałem, może i też nie powinnam vlogować, ale to nic. Muszą być vlogi i super dni, i te gorsze dni, także nie ma się co przejmować. Mam nadzieję tylko, że jutro mi przejdzie, że nie będę miała takiego bólu, bo naprawdę czuję się dzisiaj okropnie. A jutro sobie chcę robić też paznokcie, więc chciałabym mieć dość taką siłę energii z rana. No i tak, w sumie miałam w planach już sobie dzisiaj chociaż kolor spiłować. Ale już jest późno i nie wiem, czy mi się będzie chciało. A tu chuj. Nie spiłowałam. Także przepraszam was. Ten miód pachnie tym olejkiem, kurde. Nie wiem. Także kochani, widzimy się w jutrzejszym vlogu. Bo dzisiejszy vlog to trochę taki mały niewypał. Ale mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. Przepraszam was, żeby taka trochę mało się tu działo, ale bywa i tak. Mam nadzieję, że mi przejdzie, bo aż mam mdłość i powiem wam, że poszłabym się normalnie zwymiotować. Tak się źle czuję. Nie wiem, dziób. Co ty się mnie pytasz, czemu? Skąd mam wiedzieć? Jakie ty masz głupie pytania? Dobra, kochani, to dzięki za oglądanko. Widzimy się w jutrzejszym vlogu. I co? Dziękuję za oglądanie jak zawsze i widzimy się jutro. Buziaczki. Pa, pa!